Witaj. Dziś zajmiemy się podstawowymi elementami budowy komputera, takimi jak płyta główna, procesor, chipset oraz karty graficzna i dźwiękowa. Jednym z najważniejszych elementów komputera jest płyta główna wraz z procesorem. Płyta główna jest centralnym elementem każdego komputera, do którego jest podłączony każdy podzespół komputera w sposób bezpośredni lub pośredni. Płyta główna realizuje wiele zadań, m.in. obsługuje gniazda dla procesora i pamięci, interfejsy napędów, porty komunikacyjne. Typ płyty głównej determinuje wybór procesorów, które mogą być na niej zastosowane, pojemność pamięci RAM, kart rozszerzeń, jakie mogą być zastosowane, typu napędów dyskowych, dostępnych złącz dla urządzeń peryferyjnych. Płyty główne mają różne formaty. Najważniejsze gniazda i złącza płyty głównej to socket, gniazdo procesora, chipset, mostek północny NordBridge, odpowiada za wymianę danych pamięć procesor oraz steruje złączem PCI Express. Mostek południowy SouthBridge odpowiada za współpracę z urządzeniami wejścia-wyjścia, jak dyski czy inne dodatkowe karty. Chipset to bardzo ważny element, ponieważ steruje on pracą całego komputera. Złącza PCI Express o dużej przepustowości dla kart graficznych. Złącza PCI Express o małej przepustowości dla innych kart, np. muzycznych. Złącza PCI dla innych kart wyjścia-wejścia. Gniazda dla złącz SATA ID dla dysków twardych i napędów optycznych, złącza dla stacji dyskietek. Sloty na pamięć operacyjną DDR3, DDR4, złącze zasilania ATX, wtyczki wejścia-wyjścia USB, LAN, FireWire, audio, VGA, HDMI, LPT, SITA. Procesor to układ scalony, oznaczony jest często skrótem angielskim CPU, czyli Central Processing Unit, którego działanie polega na wykonywaniu instrukcji programów, nadzorowaniu i synchronizacji pracy wszystkich urządzeń w komputerze. Procesory różnią się architekturą CISC lub RISC, liczbą bitów przetwarzanych w jednym cyklu, np. procesor 64-bitowy, częstotliwość taktowania podawana w gigahercach. Procesor pracuje sekwencjami, pobiera dane z pamięci i zarządza wszystkimi procesami, jakie zachodzą w komputerze. Procesor wykonuje wszelkie rozkazy działania logiczne i arytmetyczne. Obecnie procesory są wykonywane w technologii 64-bitowej i obsługują aplikacje 64-bitowe. Podstawowym parametrem procesora jest częstotliwość taktowania, która określa szybkość, z jaką działa, innymi słowy, określa ilość cykli wykonywanych przez procesor w ciągu jednej sekundy. Obecnie produkowane są procesory o częstotliwości taktowania ponad 3 GHz. Procesor montowany jest w specjalnej podstawce, których jest kilka typów pasujących do określonych procesorów. Ponadto wyposażony jest w wentylator odpowiedzialny za jego chłodzenie. Chipset to układ elektroniczny występujący w wielu częściach składowych komputera. Organizuje przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi podzespołami jednostki centralnej. W skład chipsetu wchodzą zazwyczaj dwa układy zwane mostkami. Mostek północny odpowiada za wymianę danych między pamięcią a procesorem oraz steruje magistralą PCIe. Mostek południowy natomiast odpowiada za współpracę z urządzeniami wejścia-wyjścia, takimi jak np. dysk twardy czy karty rozszerzeń. Pamięć RAM to rodzaj pamięci operacyjnej komputera. Podstawowym jej parametrem jest rozmiar, pojemność, który musi odpowiadać możliwościom płyty głównej. Od rozmiaru pamięci RAM zależy w dużej mierze szybkość pracy komputera. W pamięci RAM przechowywane są aktualnie wykonywane programy i dane dla tych programów oraz wyniki ich pracy. Obecnie stosuje się pamięci DDR3 o pojemności np. 4 GB. Są to pamięci dynamiczne. Karta graficzna, zwana też kartą wideo, ma za zadanie przetwarzanie danych przesyłanych przez procesor do postaci, jaka może zostać wyświetlona przez monitor. Współpracuje ona z płytą główną przez interfejsy PCI lub PCI Express. Karta graficzna wyposażona jest zazwyczaj w interfejsy PND, DFP, VGA, DVI,
HDMI, DisplayPort do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi. Karty dźwiękowe. Karty dźwiękowe, nazywane także kartami muzycznymi, umożliwiają rejestrację, przetwarzanie i odtwarzanie dźwięku. Dostępne są z interfejsem PCI i PCIe. Dysk umożliwia przechowywanie dużych ilości danych oraz szybki dostęp do nich. Dysk twardy składa się z zamkniętego w hermetycznej obudowie zespołu talerzy dysku, wykonanych najczęściej ze stopów aluminium o powierzchni pokrytej nośnikiem magnetycznym, grubości kilku mikrometrów oraz z głowic elektromagnetycznych umożliwiających zapis i odczyt danych. Na każdą powierzchnię talerza dysku przypada po jednej głowicy odczytu i zapisu. Głowice są umieszczane na elastycznych ramionach i w stanie spoczynku stykają się z talerzem blisko osi. W czasie pracy unoszą się. Ramię głowicy dysku ustawia głowicę w odpowiedniej odległości od osi obrotu talerza w celu odczytu lub zapisu danych na odpowiednim cylindrze. Podstawowy parametr dysku to jego pojemność określana obecnie w terabitach. Dostępne obecnie na rynku dyski twarde z interfejsem ATA i SATA. To już wszystko na dzisiaj. Przejdź teraz do kolejnych elementów kursu umieszczonych na platformie. Do zobaczenia.